Siemaneczko, dzisiaj zetorek, no i przecząsamy sobie tutaj naszą łąkę, no to nie przedłużając, lecimy sobie. Widać, że trawa mokra. Jeszcze, bo zatorek się ubrudził. No i co? No poprzewracamy sobie ładnie sianko, znaczy trawę, żeby wyschło, zrobiło się sianko. I potem będzie trzeba wziąć skrabiareczkę i ładnie to zgrabić. No a potem już beleczki. Ten taki. O. Niefajny kawałek. To wziąłem, zrobiłem go poza odcinkiem. No brzydko by to wyglądało. Jakbym po takich górach jeździł. Ogólnie trochę źle zacząłem kosić, mogłem zacząć kosić od środka. Tutaj rozjeżdżając się na boki, to by było może efektywniej. Ale następnym razem tak zrobimy. Z koszeniem zobaczymy, jak to wyjdzie. I od środka. I teraz właśnie myślę, czy tej łąki nie przeorać czasem. No bo i tak wymaga zorania i tak będą słabe, znaczy będzie słaba trawa. Więc myślę, że zbiorę to, co mam zebrać, czyli sianko, jak zrobię z niej beleczki. No i wyjadę tutaj wapnem. No i zaoram ją. To powinno być dobre rozwiązanie. W innym razie to słaba trawa będzie, więc wolałbym jakoś mieć łąkę, no to ogarniętą w 100%. No i myślę, że tak będzie trzeba właśnie zrobić. Strasznie mocny skręt ma ten zatorek, czyli ogólnie dobrze, no ale trochę mijaki robię, muszę cofać, a nie podnoszę z tego względu, że jak mogliście zauważyć, no i tak przewraca niestety, więc czy ja przywrócę dwa razy tą jedną trawę, to chyba wydaje mi się, że nie będzie żadnego problemu. No, no fajnie, jakbym to w odcineczku zrobił. I jeszcze chciałbym zgrabić. Ale czy to się uda? To nie wiem. Chyba powinno. Zresztą zobaczymy zaraz sami. No i co, zbierzemy tą
sprawę. Anotuję sobie już poza odcinkiem tą wapno i zaora. No i przyjdzie czas na siewy rzepaku, na pewno. Tak więc muszę pomyśleć, gdzie dać rzepaczek, na których polach. Bo jeszcze się nad tym nie zastanawiałem. Dałem chyba tutaj przed domem, na tej dziesiątce, rzepaczek. To może być dość spoko opcja. No i co? No nie wiem, jak z tą, czy tutaj robić trawę. Czy na razie. Zobaczę ogólnie, ile wyjdzie mi tutaj belek z tego. I jak to wszystko będzie wyglądało. Bo jeżeli będzie ich dość sporo, to myślę, że może przeoram tą łąkę. I nie będę robił na razie żadnej łąki. Bo to i tak nie wystarczy na jakiś tam okres czasu. Zawsze na przykład siejąc tutaj pszenicę, zyskam na plonie. Bo co z tego, że tutaj będzie trawa, jak ja i tak jej, że tak powiem, nie użyję. No bo tylko będzie robota z koszeniem, przetrząsaniem i wiadomo, zwijaniem beleczki. A żeby sobie leżały tak w szopie po prostu, no to szkoda marnować terenu, nie? Nie mamy tych pól aż za wiele. Znaczy tak jak ogólnie na początek, wydaje mi się, że to jest dość spory areał. Wiadomo, to jakoś w miarę szybko jednak idzie. Da się to fajnie usprzątnąć bizonkiem. Sobie fajnie radzi, no ale na pewno o tak o, będzie szybciej to zebrać bizonkiem niż skosić, zgrabić. No chyba żebym zrobił kiszonkę jeszcze z traw, tylko czy ja potrzebuję aż tak dużo? To pole wcale nie jest małe. Zobaczymy, no. Kwestia przemyślenia jest wszystkiego. Co wyjdzie, no mówię, się okaże. Na razie nie ma co wybiegać w przyszłość. Na razie zbierajmy, znaczy przetrząsajmy tą trawę. Zgrabmy ją, zróbmy belki, zobaczymy, ile tych belek wyjdzie. A potem będziemy się zastanawiać. W sumie jak już podepniemy siewnik, to już będziemy jechać z siewami. No bo tu nie ma na co czekać. Powiem wam, że dość fajnie to poszło. A teraz myślę, co by podpiąć pod zgrabiarkę. No wiem, no chyba naszego największego bydlaka podczepimy, czyli
Pojedziemy po Ursusa. No bo czy 60 sobie da radę? Nie wiem. A zatorkiem już się najeździliśmy dzisiaj, więc nie będziemy cały czas go męczyć. Ja nie będę was męczył, to jest cały czas jedną maszyną. Tak więc lecimy. Lecimy na farmę. No i tu mi się zasiedzi rzepaczek. No tu wjedziemy sobie od tyłu. Tak jak widzicie, już kosiereczka też odpoczywa, więc myślę, że to jest sprzęty zielonkarskie będą sobie tutaj stały. No i dobra, tu 60, tu zetorek, a niech widzą, to są sprzęty. Ruszamy na sklepik. No to elegancko. Moja wina. Wyjechałem mu jak... nie wiem co. Wypadki się zdarzają. Siema Mietek. Lecimy po naszą pokimbiarkę. I na pole. Jak tu stoimy? Powiem wam, że trochę żre ten Ursol. Paliwka. No co nie, on 4,5 godziny już robi. Też nie jest mało. No i spalił. Miał 120... 23 litry. Lecimy ze zgrabianiem tego towaru. Myślę, że najpierw właśnie obejdziemy dookoła. Żeby tutaj to miało ręce i nogi. Hamuj. Ło. Thank you.
tutaj powiem wam szczerze. Nie wiem, co zrobić. Bo tu jest po prostu tragedia. Myślę, że tak będzie ok. Nie będę chyba tego robił na dwa razy, tylko na raz. Ogólnie technologicznie patrząc na to, to powiem wam, że jest ciężko to ogarnąć. No ale damy radę. Jakoś tak. No i pomału to zwalczymy, no. Na przędzalni to pewnie bawełna jakaś, zapotrzebowanie widzę. Chyba, że wełna. Co, jakoś to będzie.
No i powiem wam, że miało to iść fajnie, a jest trochę zabawy z tym. No więc dobra, ja myślę, że na dzisiaj wystarczy. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. No i zapraszam na siewy, na następny odcineczek, bo zapewne to będą właśnie siewy. Tak więc trzymajcie się, na razie, cześć.